Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Czas na informacje dnia w południe. Zapraszam. Polonia w Chicago wyraziła swój sprzeciw wobec szkalowania dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W Bazylice świętego Jacka dziękowano za papieża Polaka. Inicjatywa modlitewna zrodziła się spontanicznie, z potrzeby serca, mówi prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej. W ciągu kilkunastu godzin udało się zorganizować duże spotkanie z udziałem, sądzę, ponad 1000, 2000 ludzi, zademonstrować, że Polonia jest za Janem Pawłem II, za dziedzictwem, które nam zostawił, za naszą tożsamością narodową, za tym, kim jesteśmy, że sprzeciwiamy się atakom i dyskredytowaniu jego dziedzictwa. Polonia zgromadziła się przed pomnikiem świętego Jana Pawła II, a następnie w Bazylice sprawowana była msza święta, mówi ksiądz Stanisław Jankowski, proboszcz parafii świętego Jacka w Chicago. Dziękować chcę za osobę ojca świętego Jana Pawła dla nas samych, dla naszego narodu i całego świata. Jesteśmy dzisiaj zgromadzeni, aby przeciwstawić się temu, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Chcemy jako Polonia, zgromadzona dzisiaj tutaj, ukazać również to, że nie zgadzamy się z wszelkimi formami niesprawiedliwych osądów, jakie towarzyszą osobie Jana Pawła II. Zatem nasza modlitwa mu nieustannie towarzyszy i towarzyszy naszemu narodowi i tym wszystkim, którzy również jednoczą się dzisiaj wraz z nami w tym konkretnym proteście. Święty Jan Paweł II to osoba, która wlewała pokój w ludzkie serca, podkreśla profesor Marek Rudnicki. On reprezentował pokój i on chciał pokój w całym świecie, nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. A teraz, co się dzieje, to jest naprawdę wstyd. I to ludzie powinni patrzeć pod uwagę, co on zrobił przez tyle lat. On prowadził, że nawet on pomógł, że jest Polska wolna dzisiaj. On prowadził w pokój na całym świecie. Teraz myśmy powinni jego cenić, to co on zrobił, bo on reprezentował naprawdę co najlepsze w ludziach może być. Pokój i miłość. Eucharystie dziękczynne za pontyfikat i osobę Jana Pawła II sprawowane są w wielu miejscach w Polsce, ale i na świecie. Tymczasem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływają skargi na materiał TVN24 szkalujący świętego Jana Pawła II. Od dziś nasz dziennik będzie drukował wzór takiej skargi, którą przygotował były członek Krajowej Rady profesor Janusz Kawecki. Ukraina nieprzerwanie broni miasta Bachmut. Kolejne państwa zapowiedziały przekazanie pomocy militarnej. Wczoraj odbyło się spotkanie grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy w Ramstein. Omawiane były m.in. kwestie dostaw amunicji, czołgów czy uzbrojenia. Potwierdzono partnerami. Otrzymaliśmy potwierdzenie od naszych partnerów, że mamy więcej broni przeciwlotniczej, więcej czołgów, więcej artylerii i pocisków, więcej szkoleń dla naszych wojsk. Jak to dziś powiedziano, Ukraina musi odnieść sukces. Tu się zgadzamy, sukces musi przyjść. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazanie większej ilości broni zapowiedziały już m.in. Kanada, Hiszpania czy Szwecja. W pakiecie znajdą się też czołgi Leopard, których przekazanie do tej pory zapowiedziało 9 krajów. W sumie to ponad 150 pojazdów. Wsparcie jest potrzebne. Pokazują to nieprzerwane krwawe walki o Bachmut, gdzie trwa przymusowa ewakuacja dzieci i przynajmniej jednego z rodziców, poinformował szef donieckich władz obwodowych Pawło Kyryłenko. W mieście nadal pozostaje około 3000 cywilów, w tym 33 dzieci. Ewakuacja obejmuje nie tylko Bachmut, ale całą linię frontu. Wyjaśnia szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. To nagranie przedstawia strącenie rosyjskiego samolotu wojskowego, który pojawił się wczoraj w rejonie Bachmutu. Rosjanie mimo ogromnych strat wciąż próbują zająć miasto. Tylko w zeszłym tygodniu w rejonie Bachmutu było 1100 zabitych Rosjan i co najmniej 1500 rannych. Poinformował pierwszy sekretarz stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Danyło Kubai podczas spotkania Forum Współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Dyplomata zwrócił uwagę, że od początku inwazji Rosja przeprowadziła prawie 5000 ataków rakietowych na Ukrainę.
Rozbicie siatki szpiegowskiej pracującej dla Rosji to wielki sukces, jaki osiągnęli funkcjonariusze ABW, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny. Media przekazały wczoraj, że polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską, która pracowała dla Rosji. Miała ona prowadzić przygotowania do działań dywersyjnych, między innymi monitorować linie kolejowe. Chodziło głównie o odcinki tras kolejowych w województwie podkarpackim, między innymi w okolicach lotniska w Jasionce, które jest głównym punktem przerzutowym zachodniej broni i amunicji dla Ukrainy. Oto czy rzeczywiście informacje te są prawdziwe, pytany był dziś wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoro Ukraina została zaatakowana przez Rosję, skoro Polska również została zaatakowana z terytorium Białorusi poprzez atak hybrydowy jesienią 2021 roku, no to mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że ci ludzie działają na szkodę naszego kraju. Ja chciałbym bardzo mocno podkreślić wielki sukces, jaki osiągnęli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdyż cała ta siatka szpiegowska została rozpracowana, więc to jest niewątpliwie dowód tego, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny. Wicepremier Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach, w których Rosja postanowiła odtworzyć swoje imperium. Takie imperium zawsze było groźne dla Polski. Czy ono było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie. I sam fakt, jeszcze raz to podkreślam, ataku hybrydowego na Polskę z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów ściągniętych przez reżim Łukaszenki z Bliskiego Wschodu, ten plan, nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że był napisany na Kremlu. Był realizowany z terytorium Białorusi. Chodziło o destabilizację naszego kraju. Wicepremier przyznał, że siatka szpiegowska, która została rozpracowana, mogła stwarzać poważne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Minister potwierdził jednocześnie, że takich grup może działać więcej na terytorium Polski. Dlatego zaapelował o to, że jeżeli ktokolwiek zauważy dziwne zachowania osób, na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej, powinien zgłosić takie informacje naszym służbom. Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku, wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Krajowa Grupa Spożywcza została powołana w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory działa, by chronić rolników i konsumentów. Jednak dotychczasowa praca grupy budzi pewne wątpliwości. W dyskusji przedstawiciele organizacji rolniczych, w szczególności związków branżowych, również innych związków rolniczych, raczej krytycznie wypowiadali się o funkcjonowaniu grupy spożywczej, przedstawiając, jak wielkie nadzieje były związane z jej powstaniem. Mówi przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. Jak dodaje, Krajowa Grupa Spożywcza powinna również zapobiegać panice na rynku żywnościowym, a tak się nie dzieje. Zabrakło cukru w sklepach, potem zabrakło masła w sklepach. Trudno powiedzieć, czy to są zjawiska, na którymi nikt nie panuje, czy też są celowo wytwarzane po to, by siać pewnego rodzaju niepokój. Polityk wyraził nadzieję, że zmieni się to wraz ze zmianą dotychczasowych władz Krajowej Grupy Spożywczej. 9 marca został ogłoszony konkurs na prezesa i członków zarządu KGS. Został odwołany prezes zarządu. Traktuję to jako wotum nieufności wobec już byłego pana prezesa, który wydaje się nie udźwignął odpowiedzialności za tę bardzo ważną dla polskiego rolnictwa firmę. Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wskazał też na szerokie możliwości rozwoju grupy KGS, która mogłaby mieć wpływ na zagospodarowanie przez gorzelnie zbóż. Nadwyżka byłaby przetwarzana na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyn, zaznacza polityk. Inflacja w lutym wyniosła rok do roku 18,4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2%, poinformował Główny Urząd Statystyczny.
Inflacja w ubiegłym miesiącu osiągnęła rekordowy poziom od lat 90. Inflacja wzrosła w lutym do 18,4%. Zmiana ma podłoże statystyczne. Rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Niemniej inflacja bazowa dalej jest wysoka. Szacujemy, że ceny w tej grupie wzrosły o 11,7%. Podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Jednak według prognoz Instytutu taka inflacja to szczyt w tym roku. W kolejnych miesiącach należy się spodziewać spowolnienia wzrostu cen żywności i paliw. Problemem będzie jednak wysoka inflacja bazowa. Kolejne miesiące przyniosą spadek CPI, jednak inflacja bazowa obniży się nieznacznie. Silny wzrost dotyczy wielu produktów, także tych, gdzie cenniki zmieniają się bardzo rzadko. Ceny tych dóbr rosną o 10,8%. Sugeruje to utrzymanie się inflacji bazowej na dwucyfrowym poziomie. Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że w bieżącym roku ceny wzrosną średnio o 13%. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska jeszcze przed opublikowaniem danych GUS-u mówiła, że według prognoz resortu od marca inflacja powinna spadać. Dziś rano Korea Północna przeprowadziła test rakiety międzykontynentalnej. Rząd Korei Południowej zajął stanowisko w sprawie i potępił takie działanie. Międzykontynentalna rakieta balistyczna wystrzelona dziś rano przez Koreę Północną leciała 70 minut i pokonała około 1000 kilometrów. Niedawna seria wystrzeleń rakiet przez Koreę Północną, w tym dzisiejsza rakieta balistyczna dalekiego zasięgu, wyraźnie naruszyła szereg rezolucji Rady Bezpieczeństwa. To także poważna prowokacja, która poważnie zaostrza napięcia w regionie. Mówił podczas zwołanego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Korei Południowej. Zwołanie podobnego posiedzenia zapowiedział już premier Japonii. Test rakiety balistycznej miał miejsce na kilka godzin przed planowanym przylotem prezydenta Korei Południowej do Tokio, gdzie ma spotkać się z premierem Japonii. To już drugi w tym tygodniu test rakiety balistycznej przeprowadzony przez Koreę Północną. Jej przywódca Kim Jong-un nakazał żołnierzom gotowość do odparcia i tu cytat, prowadzonych przez wrogów kraju szalonych przygotowań do wojny. Tocząca się w latach 1950-1953 wojna koreańska zakończyła się zawieszeniem broni. Formalnie zarówno Korea Południowa, jak i Stany Zjednoczone pozostają w stanie wojny z Koreą Północną. Izrael jest na krawędzi wojny domowej. Rządowy plan reformy sądownictwa podzielił kraj, mówił prezydent Izraela. Propozycję prezydenta odrzucił premier. Jedną z głównych zmian ma być sposób wyłaniania sędziów. Gabinet premiera Benjamina Netanyahu przedstawił na początku stycznia plan reformy sądownictwa. Zakłada on m.in. zwiększenie kontroli rządu w kwestii wyboru sędziów. Proponuje też możliwość uchylania orzeczeń Sądu Najwyższego większością głosów w parlamencie. Plan reformy sądownictwa wywołał protesty w Izraelu. Dochodzi też do gwałtownych starć z policją. Mówimy Netanyahu, nie wracaj. Jeśli jesteś dyktatorem, nie wracaj. Jeśli jesteś premierem wszystkich Izraelczyków, Żydów, Arabów, lewicy i prawicy, wróć. Ale jeśli chcesz być dyktaturą, zostań tam. Trzymaj się z dala od Izraela. Nie zapomnimy ich. Oni próbują wprowadzić faszyzm do naszego kraju. Nigdy się nie poddamy. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. I na początek daję pierwszą kroplę krwi. Prezydent kraju mówi, że Izrael jest na krawędzi wojny domowej. Ktokolwiek myśli, że prawdziwa wojna domowa, w której stawką jest życie ludzkie, jest granicą, której nie osiągniemy, nie ma pojęcia, o czym mówi. Szczególnie teraz, w 75. roku istnienia państwa Izrael, przepaść jest na wyciągnięcie ręki. Zaprezentowana przez prezydenta Izraela kontrpropozycja zakłada m.in. zmiany w kompozycji organu powołującego sędziów, tak aby zapewnić w nim równowagę pomiędzy poszczególnymi gałęziami władzy. Prezydent proponuje też wzmocnienie rangi funkcjonujących jako odpowiednik konstytucji podstawowych ustaw, które raz uchwalone kwalifikowaną większością głosów w Knesecie nie podlegałyby już kontroli Sądu Najwyższego. Trybunał ten zachowałby jednak prawo do orzekania w sprawie konstytucyjności pozostałych ustaw. Z propozycjami prezydenta nie zgadza się premier.
Co do propozycji prezydenta, uważam, że każda próba dojścia do porozumienia i rozmów jest godna podziwu. Dlatego też przedstawiciele koalicji kilka razy szli i rozmawiali z prezydentem. Chociaż posłowie opozycji nie byli chętni do dyskusji ani razu. Niestety kwestie zaproponowane przez prezydenta nie zostały zaakceptowane przez przedstawicieli koalicji, a główne części jego propozycji tylko pogorszą obecną sytuację i nie mogą zagwarantować potrzebnej równowagi między władzami w Izraelu. To jest niefortunna prawda. Obecny głęboki kryzys jest jednak szansą na zbudowanie mądrego, równoważącego się konstytucyjnego systemu rządów, mówił prezydent. Jesteśmy w głębokim kryzysie, ale całym sercem wierzę, że stoimy przed ogromną szansą, która jest historyczna, szansa na porozumienie konstytucyjne, które jest wyważone i inteligentne, z konsensusem różnych władz w naszym żydowskim i demokratycznym państwie, w naszym ukochanym państwie. Obecny rząd premiera Benjamina Netanyahu popiera koalicja, która składa się z partii prawicowych, skrajnie nacjonalistycznych i reprezentujących środowiska Żydów ultraortodoksyjnych. Netanyahu z przerwami przez 15 lat sprawuje władzę w Izraelu. Na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem.